Ewangelia jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast jest mocą Bożą dla tych, którzy dostępują zbawienia. Więc teraz odpowiedz sobie na to pytanie. Czy ty jesteś tym, który doświadczy mocy Bożej, czy też zginiesz? Odpowiedz sobie na pytanie, czy jesteś w stanie ukorzyć się, żeby przyjąć proste słowa Ewangelii. Tej Ewangelii, którą jest w stanie zrozumieć i przyjąć nawet małe dziecko. Czy też będziesz zgrywać mądrale i intelektualistę i pójść na potępienie, dlatego że nie ma alternatywy. Nie ma alternatywy. Cokolwiek sobie myślisz. Może wierzysz w New Age, może wierzysz, że są różne drogi do Boga. Więc chcę ci powiedzieć, że to jest wierutne kłamstwo. Jedyna droga jest przez Jezusa Chrystusa. Jedynie w Nim jest zbawienie. Jedyne usprawiedliwienie jest w Jego świętej krwi. Nie ma alternatywy. I nawet jeżeli ty jesteś teraz daleko, daleko intelektualnie od tego, co do ciebie mówię, to wieczność warta jest tego, żeby choć na chwilę się zatrzymać nad tym głupstwem dla tych, którzy giną. Może gdy się zatrzymasz i zastanowisz, to się okaże, że to nie jest głupstwo. Może gdy się zatrzymasz i się zastanowisz, to okaże się, że to jest moc Boża, która zmieni twoje życie. Nie wiesz, ile będziesz żył. Nie wiesz, kiedy umrzesz. Możesz mieć 5, 12, 50, 90 lat, ale nie wiesz, kiedy umrzesz. To, że jesteś młodym człowiekiem, nie świadczy, że dożyjesz sędziwego wieku. Zatrzymaj się i zastanów się nad twoim istnieniem. Zatrzymaj się i zastanów się nad tym, dlaczego warto żyć, dlaczego cię gonisz. Może bierzesz udział w wyścigu szczurów i co z tego masz? Gdy przychodzi wieczór i jesteś zmęczony i patrzysz na dzień, który minął, czy masz satysfakcję? Ja ci powiem, w Jezusie jest satysfakcja. W Jezusie jest radość, spełnienie i pokój, a przede wszystkim to, co najcenniejsze, zbawienie. Nie ma poza Nim zbawienia. Potrzebujesz narodzić się na nowo. Potrzebujesz uczynić Go swoim Panem i Zbawicielem. Nie ma alternatywy. Nie ma alternatywy. Mi się kiedyś wydawało, że jest alternatywa. Mi się wydawało, że można robić, co się chce i jakoś tam, gdzieś tam spotka się może, jeśli nie Boga, tą przyjemną duchowość. Ale nawet jeżeli ta duchowość poza Bogiem dzisiaj wydaje ci się przyjemna i fajna i atrakcyjna, to zaprowadzi cię do piekła. Bóg jest święty. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Bóg jest święty. Nie możesz mieć z Nim społeczności, jeżeli jesteś skalany. A oczyścić się możesz tylko przez świętą krew Jezusa. On jest tym, który umarł za ciebie. On jest tym, który zapłacił najwyższą cenę. Dla ciebie zbawienie może być za darmo, ale to nie znaczy, że ono jest tanie. Ono jest za darmo, bo jest bezcenne. Ono jest za darmo, bo jest bezcenne. Dlatego, że krew Chrystusa jest bezcenna. Ta cena jest tak wysoka, że nie byłbyś w stanie zapłacić za zbawienie sam. On przelał swoją bezcenną krew i ty możesz mieć zbawienie za darmo, ale to się nie dzieje automatycznie. On zapłacił za twoje grzechy, ale ty potrzebujesz to przyjąć. Nie czekaj do jutra, bo możesz nie dożyć jutra. Przyjmij go dzisiaj. Przyjmij go dzisiaj. Ja zrobiłam to wiele lat temu i nigdy tego nie żałowałam. Kiedyś dobrałam się w okultyzmie, tak jak spora część mojej rodziny. Do niczego dobrego mnie to nie doprowadziło. To mi tylko uświadomiło, że jest moc. Ja zawsze wiedziałam, że jest moc. Zawsze wiedziałam, że jest coś poza tym, co widzą moje fizyczne oczy. Ale doprowadziło mnie to do depresji i beznadziei. I dopiero gdy przyszłam do Jezusa, poznałam Go jako mojego Pana i Zbawiciela. Doświadczyłam mocy, wspaniałej, czystej, świętej mocy, która przemienia życie. I zrozumiałam, że to, co mi oferował diabeł, to były śmiecie. Powiem ci, co masz zrobić. Jeżeli chcesz narodzić się na nowo, jeżeli chcesz mieć życie wieczne, powiem ci teraz, co masz zrobić. Słuchaj uważnie. Ukorz się przed Bogiem. Przeproś Go za swoje bezbożne życie. Uznaj je za błąd. Powiedz Mu, że chcesz do Niego należeć. Ukorz się w swoim sercu. Uwierz w swoim sercu, że On umarł za ciebie i zmartwychwstał. I oddaj Mu swoje życie. Uczyń Go swoim Panem i Zbawicielem. Jeżeli zrobisz to szczerze, przejdziesz ze śmierci do życia. On wróci. On wróci szybciej, niż się spodziewasz. Bądź przygotowany na ten czas. Bądź przygotowany na powrót Chrystusa. On wróci w chwale. On wróci jako sędzia. I ten sędzia, ten sprawiedliwy sędzia, jeżeli nie będziesz przykryty krwią Chrystusa, będzie musiał wydać sprawiedliwy wyrok, a to będzie oznaczało dla ciebie śmierć. Bądź przygotowany. Przejdź ze śmierci do życia. Przyjmij usprawiedliwienie w krwi Chrystusa, a nie będziesz sądzony.